Nie wygraliśmy. Najważniejsze, że w miarę korzystny rezultat wiedzieliśmy, bo pozostajemy w pierwszym koszyku i po to przyjechaliśmy. To był mecz, bo tak się o tej ostatniej bramki bardzo fajnie wyglądaliście na tym meczu, na walkę. Wydaje mi się, że ogólnie cały mecz pokazaliśmy się z dobrej strony i naprawdę mogliśmy ten mecz wygrać na bardzo ciężkim terenie, ale tak jak powiedziałem, dla nas bardzo ważne było dzisiaj nie przegrać i chociażby zremisować, wiedząc co to dla nas oznacza przed losowaniem do mistrzostw Europy, więc wiedzieliśmy to, wydaje mi się, bardzo cenny punkt. Przy tym golu dla Portugalii tam zawiodło komunikacja? Nie, przeszedł mnie. Powinienem być strefę, niestety. Przecież mnie tak mówiłeś, czyli bramkę, więc ja za to. Duży kamień spadł z serca po golu Arka Milika. Widziałem, jak się cieszyliście. Chyba trener Brzeczek nawet pocałował głowę Arka. Potrzebna była takie odblokowanie głów. No tak, na pewno bardzo potrzebowaliśmy bramki. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na nią na pewno. I będziemy ją strzelić wcześniej. Mieliśmy swoją sytuację i naprawdę wyglądało to nieźle. I mam nadzieję, że już będzie to wyglądać coraz lepiej, bo potencjał mamy, tylko tak mówię, brakuje nam zwycięstwa. Czy możesz ocenić, czy to był najlepszy wasz mecz za kadencji trenera Brzęczka? Nie chciałbym oceniać tak na gorąco, także chciałbym zobaczyć może i przeanalizować. Na pewno był dobry i na pewno wszyscy są zadowoleni, że jesteśmy w pierwszym koszyku, bo to bardzo ważne, więc wydaje mi się, że możemy być zadowoleni dzisiejszego wieczoru. A jak wyglądała przerwa? Było ostro, czy raczej tak bardziej motywacyjnie? Bardziej motywacyjnie, bo tak, pan powiedział wcześniej, że w pierwszej połowie nieźle to wyglądało, mieliśmy swoje sytuacje i tak naprawdę Portugalia oprócz tego rzutu rożnego, po którym strzeliła bramkę, to nie miała jakichś tam większych sytuacji. Zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy wywieźć korzystny rezultat, tylko musimy grać swoje i starać się ciągnąć tak jak graliśmy. Wiadomo, że byliśmy dłuższą część meczu w defensywie, ale Portugalia to jest naprawdę bardzo dobry zespół i ciężki teren. Ostatnio jak rozmawialiśmy z wieloma zawodnikami podczas Media Day w tygodniu, to wielu zawodników podkreślało, że po prostu wszystko leży w głowach, że potrzeba blokowania tych głów. To nie jest wygrana, ale remis po porażkach z dobrym rywalem na wyjeździe. Można powiedzieć, że trochę tam w głowie się odblokowało. Mam nadzieję, że w głowie się odblokują, jak w końcu wygramy, bo potrzebujemy zwycięstwa, bo jednak remis to remis i mimo, że ten remis był bardzo korzystny dzisiaj, ale potrzebujemy zwycięstwa. Czyli co, tego meczu jeszcze nie możemy reagować jako przełomy? Nie, możemy go traktować jako dobry rezultat poprzez pryzmat losowania na Euro, ale my na pewno chcemy wygrywać i chcielibyśmy w końcu wygrać.